Konia. Baczność! Uroczystości z okazji 66. rocznicy zakończenia II wojny światowej w Europie odbyły się dziś w Suwałkach. Punktualnie w samo południe rozległ się sygnał syren. Pod pomnikiem żołnierzy września 1939 roku Miejska Orkiestra Dęta odegrała hymn państwowy, a delegacje z przedstawicielami władz miasta na czele z prezydentem Czesławem Rankiewiczem złożyły kwiaty. Nie zabrakło apelu poległych. Chwała bohaterom! Salwy honorowej. I modlitwy Anioł Pański. Na wszystkich frontach wśród żołnierzy, którzy walczyli o naszą wolność, byli również Suwałczanie, mówił Czesław Rankiewicz, prezydent Suwałk. Walka aż do zwycięstwa to prowadziło nasz naród od pierwszego do ostatniego dnia wojny. Polscy żołnierze z najwyższym męstwem bili się w obronie ojczyzny. Walczyli na obczyźnie, na wielu frontach, na wschodzie i na zachodzie, na południu i na północy. Wśród nich byli również Suwalczanie. Byli pod Monte Cassino, pod Narwikiem oraz w walkach o wał pomorski i Berlin. Walczyli na lądzie, morzu i w powietrzu. Tak jak generał pilot Witold Urbanowicz, który walczył w bitwie o Anglię. Rozsiane niemal po całej Europie, a także na innych kontynentach polskie mogiły są świadectwem, jak ofiarnie stawaliśmy w tych zmaganiach o najwyższą stawkę, o wolność. Jerzy Klimko, przewodniczący Suwalskiego Oddziału Światowego Związku Żołnierzy AK, wspomniał, że wiadomość o zakończeniu wojny dotarła do niego, gdy był w łagrach. Siedziałem wtedy w łagrze nad drutami. Teraz miasto się nazywa Kalinin, przepraszam, Twier, a w tym czasie Kalinin nazywało się. Tam siedziałem w obozie, właściwie nie w samym mieście, tylko pod miastem. I ponieważ to ogłoszono rano, ale 9 maja, nie 8, tylko 9, to usłyszeliśmy tylko śpiewy, głośne śpiewy.